jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Wśród 100 liczb naturalnych od 0 do 99 losujemy jedną. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba ta, a jest parzysta? Ok, zwróćcie uwagę, że tu jest 100 kul, a przedział jest od 0 do 99, to przez to, że od 1 do 99 mamy 99 liczb i jeszcze to 0, czyli łącznie 100 liczb. I mamy tutaj... Liczby, które mają być parzyste, czyli takie, które dzielą się bez reszty na 2, czyli co druga liczba. Zatem duża N, czyli wszystkie możliwe wyniki, to 100. Natomiast mała N, to jest co druga liczba, czyli będzie 50. Dlatego też prawdopodobieństwo, będzie tutaj dla podpunktu A wynosiło 50 na 100, czyli 1 drugą. Podpunkt B. Jest podzielna przez 7. Liczby, które są podzielne przez 7, musimy sobie wypisać. Ale pamiętajcie, że na 7 również dzieli nam się 0, bo 0 na 7 to jest 0. Dzieli nam się to bez reszty, taka uwaga. No to. Liczymy sobie na palcach. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 i ostatnia to 98, bo potem już wyszlibyśmy ponad 100, czyli mamy 15 takich cyfr. Czyli prawdopodobieństwo to jest 15 cyfr na 100 możliwych. Skracamy sobie górę i dół przez 5, otrzymujemy 320. I podpunkt c, przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1. Przykładem takiej liczby jest na przykład 1, ale to trudniej, ale trzeba o nim pamiętać. Wypiszę wam to na podstawie szóstki. 6 dzielone na 5 to w szóstce mm, nam się kryje cała jedna piąteczka, a reszty zostaje nam jeden. I potem mamy co 5, bo w jedenastce, czyli o 5 więcej, jak podzielimy to sobie na 5, to mamy dwie całe, ale reszty będzie jeden. I tak dalej. Maksymalną liczbą, jaka nam tutaj się pojawi, będzie 96. Ale wróćmy jeszcze do jedynki, no 1 na 5 to nie mieści nam się w ogóle reszty 1, prawda? Czyli mamy 1, 6, 11 i co 5? 16, 21, 26 i tak dalej. Takich liczb mamy 20. To oznacza, że prawdopodobieństwo to 20, setnych. skracamy sobie 0. Kracamy sobie przez dwa, czyli jest jedna piąta. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.